Tomek, tuż po ważeniu, kamień serca, że udało się zrobić ten limit, bo nie ma co ukrywać, no robienie tej wagi, no to jest spore obciążenie. Nie kamień, tylko głaz. Jest mega obciążenie, no ale każdy zbija tą wagę, jedni mniej, inni więcej, ale każdemu się udało dzisiaj. Nie, nie każdemu. Brazylijczyk nie zrobił. No. Zresztą po parę gram było przekręcone. Tomek, powiedz mi, jak dużym udogodnieniem, a może wręcz przeciwnie, jest to, że macie to poranne ważenie, a to telewizyjne jest już później takie, powiedzmy, oficjalne, to już możecie się troszeczkę naładować, tak jakby jest to ułatwienie, czy wręcz przeciwnie, jak to wygląda z twojej perspektywy? Oczywiście, że ułatwienie. No słuchaj, jeżeli mielibyśmy w tej chwili mieć wymagany limit, no to tak naprawdę cały dzień czeka, jeszcze cały dzień dłużej byśmy się męczyli. No i też mamy te kilkanaście godzin mniej na naładowanie się, żeby nazbierać moc na walkę. Także no to jest tylko i wyłącznie udogodnienie. No chyba się nie spotkałem jeszcze z zawodnikiem, który by powiedział, że to jest jakieś, że to jest złe. No nie wiem, bo z tą wagą różnie jest, bo w związku z tym, że to ważenie jest... Chyba, że jest zawodnik, który nie zbija wagi, ale myślę, że tylko z wagi ciężkiej, że nie ma takiego zawodnika, ale to im i tak nie robi to różnicy, więc... Tomek, skoro już jesteśmy przy temacie wagi, o tej wadze często się dyskutuje. W związku z tym, że zawodnicy nienaturalnie wręcz przybierają, to są przyrosty rzędu kilkunastu procent nawet. Powiedz mi, jak ty w ogóle jako zawodnik, który no ma z tym robieniem wagi ogromne do czynienia i doświadczenie z tym, ważenie w dniu walki w ogóle, powiedz mi, jak to wywróciłoby sporty walki, MMA? Znaczy inaczej, na pewno by się odbiło pozytywnie na zdrowiu zawodników i ja jestem za tym. Jestem za, żeby albo ważyć zawodników w dniu walki, albo inaczej. Wiesz, ważenie w dniu walki może by było trudne, bo tak naprawdę by trzeba było dobierać tych zawodników naprawdę bardzo blisko siebie. Z tym byłby problem, ale no, na pewno trzeba w przyszłości wprowadzić jakieś międzykategorie, bo... No tak jak mówisz, zawodnicy zbijają po kilkanaście kilogramów, tak jak w moim przypadku. Naprawdę z każdym kolejnym razem to się coraz bardziej mocniej odczuwa i no i to nie jest zdrowe, to nie jest dobre. Wiadomo, nikt nam nie każe, możemy bić się w kategorii wyżej, ale wiesz, tak jak w moim przypadku 8,4, 9,3, czyli różnica tak naprawdę 10 kilogramów, no to jest sporo. To jest sporo, żeby wyjść na walkę z kimś, kto będzie już z założenia o 10 czy 15 kilo cięższym. Teraz tak, jesteśmy po ważeniu. Ważenie jest na hali, na której walczycie. Powiedz mi, czy taki smaczek pozwala bardziej wkręcić się w tą atmosferę i w ten pojedynek? Czy nie ma to znaczenia? Nie ma to znaczenia. Wiesz, oby nigdzie by to się nie działo, tym bardziej, że no hala jeszcze stoi tak naprawdę pusta, nie ma klatki, więc można powiedzieć, że no nie czuję się jeszcze atmosfery tego miejsca, ale to nie ma znaczenia. Czy to by się odbyło tutaj, czy w hotelu, czy gdziekolwiek indziej. Teraz nie ma. Okej. Teraz powiedz mi taką rzecz. Ważenie bez żadnych ekscesów, każdy tutaj sobie by pionę zbił, nie było żadnych tutaj przepychanek, ale wydaje mi się, że wasze face to face było chyba najbardziej intensywne. Zapowiada się bardzo mocny pojedynek, tak? No, że nie będą przelewki, pójdą wiesz, mocne bomby i tutaj myślę, że każdy nastawia się na takie, że tak ten pojedynek się potoczy. Tak jak mówisz, no oczywiście nie ma złej krwi, ja zawsze mówię, że dopóki zawodnik, mój przeciwnik mnie nie zlekceważy, znaczy inaczej, nie zlekceważy, nie okaże mi szacunku, nie będzie okazał mi szacunku, no to ja wtedy ja też będę mu okazał szacunek. Jeżeli on nie okaże mi szacunku, ja też go nie okażę. Jeżeli okazuje mi ten szacunek, no to na to samo może liczyć z mojej strony. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jak ja sobie nieraz to analizowałem, to nie tyle co obelgi wszelkie na konferencjach, wiadomo, to jest gra, ale miarą chyba największego szacunku do przeciwnika jest rzetelne przygotowanie się do niego. Zgodzisz się ze mną? Oczywiście, słuchaj, no nie walczymy na konferencjach prasowych, tylko walczymy podczas gali w klatce, więc to wszystko weryfikuje. Ktoś może kłapać dziobem, a wyjdzie do klatki i nic nie pokaże. Duże znaczenie ma dla ciebie to, że bijesz się tutaj przed swoją publicznością w swoim mieście? Pewnie, że tak, słuchaj, ale wiesz, już o tym mówiłem w jakichś wcześniejszych wywiadach, to ma swoje plusy i minusy, ale no oczywiście tak, duże ma znaczenie, bo wiem, że będzie tutaj bardzo dużo ludzi, którzy mi będą kibicować i chcę dać im dobrą walkę, chcę zwyciężyć dla nich, także tak, ma to dla mnie znaczenie. Powiedz mi teraz, pytanie jest takie, rozmawiałem z wieloma zawodnikami z Poznania, którzy tu występują i wiadomo,
będą pisali znajomi za każdym razem, kiedy odpalisz pewnie internet w komórze, tam gdzieś ten folder z wiadomościami pęcznieje wręcz. Powiedz mi, rozgraniczyłeś jakoś sobie ten kontakt na przykład ze znajomymi, którzy gdzieś tam chcieli bilety, czy może komuś przekazałeś te obowiązki, bo wiadomo, że przygotowanie przygotowaniem, ale też tu jakoś trzeba, wiadomo, tych swoich kibiców tutaj ściągnąć. Znaczy, wiesz co, na szczęście moi znajomi są na tyle rozsądni, że wiedzą, gdzie się kupuje bilety. Wiedzą, że kupuje się w internecie, a nie u mnie. Ja nie jestem od sprzedawania biletów, tylko od bicia się na tej gali. Także no tyle. Na sam koniec tutaj mamy... O! Potężny sponsor włączył się do Fenu. Wczoraj taka oficjalna informacja poszła. Powiedz mi, myślałeś już sobie nad tym, co to może dla Was zawodników oznaczać? No bo wiadomo, że duży sponsor, to wiadomo, z czym się wiąże, z jakimi gratyfikacjami potencjalnymi. Wiesz co, ja się skupiam w tej chwili na mojej najbliższej walce, na kontrakcie, który muszę wypełnić. A co dalej to przyniesie, co przyniesie taki sponsor, no to zobaczymy w przyszłości. Mhm. Teraz tak, czego się jutro możemy spodziewać w Waszej walce? Czasuwa? Celujecie w czasówkę? Ognia, przede wszystkim ognia. No, czyli będzie ognia. Będzie ognia. No to ja dziękuję i do jutra. Do zobaczenia, cześć.